Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na kolejnej części z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejsza część to część 35. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejszy temat to temat, kim jest Antychryst. Kim jest Antychryst według Słowa Bożego? I Antychryst w czasie ucisku będzie przywódcą Żydów. Opisany jest on m.in. w księdze Daniela, 11 rozdział, 36 do 39 wersetu. Czyli księga Daniela, rozdział 11, od 36 do 39 wersetu. A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. I przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał. I będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. Bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył. Nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego Boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego Boga, tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. Czyli widzimy z tych faktów wprost, że Antychryst będzie panował w czasach końca jako król nad Izraelem, co widzieliśmy w wersecie 36. A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie to Żyd, co wynika ze słów, ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył. Widzimy to w wersecie 37, ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył. I dalej widzimy, że on odwróci się od Boga. On również wyruszy na wojnę przeciwko Chrystusowi, lecz zostanie pojmany i żywcem wrzucony do jeziora ognistego, o czym czytamy w objawieniu Jana, 19 rozdział. Objawienie Jana, rozdział 19, od 19 do 20 wersetu. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Czyli jednoznacznie widzimy, że on również wyruszy na wojnę przeciwko Chrystusowi, ale zostanie pojmany i żywcem wrzucony do jeziora z ognia i siarki. Do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Antychryst odwróci większość Izraelitów od Boga ich ojców. Biblia nazywa go m.in. królem, co już widzieliśmy w Daniela, 11 rozdział, 36 werset. Przypomnę te słowa. Daniela księga, rozdział 11, 36 werset. A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. I przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał. I będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. Bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet,
ani o żadnego Boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego Boga. Tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami i nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. Tutaj nie ma i, czyli obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. I będzie też nazwany nieużytecznym albo głupim pasterzem, o czym czytamy w Zachariasza 11 rozdział. Zachariasza 11 rozdział, 15 werset. Wtedy Pan rzekł do mnie, weź sobie jeszcze narzędzie pasterza, lecz nieużytecznego, bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Czyli widzimy nieużyteczny, głupi pasterz. Głupi pada w Biblii Gdańskiej. I też Jana, Pan Jezus mówi w Jana 5 rozdział o Antychryście jako o innym przywódcy przychodzącym we własnym imieniu. Widzimy to w Ewangelii Jana. 5 rozdział. 43 werset. Tutaj Pan Jezus mówi tak, ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Czyli widzimy, że Pan Jezus zapowiada, że za Antychrystem pójdzie cała ziemia i tak się stanie. On przyjdzie we własnym imieniu i on zostanie przyjęty. Dalej jest nazywany Antychryst człowiekiem grzechu, o czym czytamy w 2 Tesaloniczan. 2 Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział. Trzeci werset. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie dzień pański, o tym jest mowa wcześniej, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Widzimy, jak to jest podobne do tych słów z Daniela, o tym królu. I to jest człowiek grzechu. Dalej, jest nazywany Antychryst zwierzęciem wyglądającym na baranka, lecz mówiącym jak smok. Czytamy o tym w Księdze Objawienia, 13 rozdział. Objawienie, rozdział 13. Jedenasty werset. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok, czyli z zewnątrz podobny do baranka, w rzeczywistości podobny moralnie do smoka, do diabła. I kolejne miejsce, które opisuje Antychrysta, a opisuje go jako fałszywego proroka. Widzimy to w dwóch nawet, można powiedzieć, miejscach, czyli Objawienie 16, rozdział 13, werset. Objawienie,
rozdział 16, werset 13. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. I też 19 rozdział, 20 werset. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Zatem widzimy jednoznacznie, że Antychryst ma tego typu określenia. Jeśli nie przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa jako twojego jedynego Pana i Zbawiciela, jeśli nie przyjmiesz Pana Jezusa, to po prostu pójdziesz w podziwie za Antychrystem. Tym pierwszym Antychrystem jesteś ty sam w swoich oczach, skoro nie chcesz przyjąć Pana Jezusa jako twojego Zbawiciela, gdyż uważasz być może, że nie jest ci On potrzebny. Być może nawet uważasz, że sam się uratujesz przez swoją własną sprawiedliwość. No, ale to nie jest prawda. Prawdą jest to, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Teraz oczekujemy, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. A gdzie On będzie, tam i my będziemy. To się nazywa pochwycenie, zabranie wszystkich prawdziwych wierzących do nieba, do domu Ojca. I to wydarzenie uruchomi w pewnym sensie zegar. Od tego momentu przez 7 lat spadną wielkie uciski i wielkie po prostu klęski na ziemię. Bóg zacznie zsyłać różnego rodzaju plagi na ziemię, między innymi centnarowy grad, czyli około 50 kg jeden kawałek gradu będzie miał i tak takie kawałki gradu będą spadać z ziemi, na ziemię z nieba od Boga. I to jest przez 7 lat będzie trwało. Przez te 7 lat w międzyczasie będzie sytuacja, kiedy Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 7 lat, ale w połowie tych 7 lat złamie to przymierze i zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. A po tych 3,5 kolejnych latach, bo połowa z 7 lat to jest 3,5, czyli po 3,5 latach złamie przymierze, po 3,5 latach od złamania przymierza do końca będzie 7 lat razem, to po tych 7 latach od pochwycenia Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze. I wtedy będzie to nowe przymierze, albo inna nazwa, tysiącletnie królestwo lub milenium, będzie ustanowione na ziemi, gdzie będzie panować sprawiedliwość. Pan Jezus Chrystus będzie panował na ziemi przez 1000 lat. Ale to będzie dopiero po tych 7 latach ucisku, nie wcześniej. Czyli będzie to 7 lat po zabraniu wszystkich prawdziwych wierzących chrześcijan do nieba, wszystkich prawdziwych wierzących w Boga, ludzi, Bóg zabierze z ziemi. I to będzie początkiem tego okresu, a on będzie 7 lat trwał, ten wielki ucisk, w czasie którego objawi się Antychryst, o którym dzisiaj mówiliśmy. Jeśli nie chcesz być poddanym Antychrysta, to nie masz innej możliwości, jak po prostu poddać się dzisiaj, przyjść z twoją gotową do pojednania duszą i pojednać się z Chrystusem. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając mu jego upadków. Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, czyli w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Zatem uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie otrzymać Nowy Testament, proszę do mnie napisać SMS 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo
proszę napisać na stacjonarny adres Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. I zachęcam do kontaktu, abyśmy razem mogli cieszyć się tym, że każdy z nas ma dostęp do Słowa Bożego, do Nowego Testamentu i razem, żebyśmy mogli go czytać bez żadnych ograniczeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.